Oj! Siedzi. Elo, skończyliśmy już jazdki u Guvera na skateparku. Przespaliśmy się trochę, no i lecimy teraz na Dirt Park do Strzegomia z Malfoyem, Duganem, Guverem, no i Stymkiem. Bo nagrywamy coś na tych hopeczkach, bo wszystko fajnie tam wygląda. Siema, nagrywamy dzisiaj na hopeczkach. No i jedziemy do fury, pakujemy się, robimy jakąś krótką sesyjkę, no i potem lecimy już w nasze rejony. Fordusta od Guvera. Guver, wiesz co ja skumałem w ogóle? He? Twoja rejestracja, nie? DBL. Debil. Patrz, ja tu na bogato tankuję, dzisiaj ta sama cena. Za co gnój tankujesz? Chcesz się napić? Dzisiaj tańsze jest. To jest ten lepszy w cenie tańszego. Ogólnie to po wczorajszych jazdkach jesteśmy tak wypompowani, ale spróbujemy coś dzisiaj dobrego ponagrywać, bo nie chcemy zamulać na tych fajnych hopeczkach, nie? Jest raz, dobrze. Raz w życiu jedziemy do Jeleniej Góry z Guverem pośmigać, a każdy ziomal zatarty po jazdkach, nie? Ogólnie nie polecamy noclegu Guvera, bo trzeba usnąć, wstawać, bo budzi się Maksiu, no i wtedy jest przypał, nie? Jest dobrze. Mogę ja? No, teraz jest dobrze. Jest dobrze, dobrze robię. Tak. Wszystko jest w porządku. Co to za narkotyki tutaj? Kupujemy sobie Fire Start. Taki żel energetyczny. To ja jemne Fire Start i Fire Shot, stary. Będziemy robili Fire Flipy. Potrójne. Co kupiłeś fajnego? Czekotubę jest zajebista. Ja mam energetyczki. Monsterek, pizzerka i woda. Żywiec zdrój. No i chuj. Komandos. CBDB. Dobre. Masz, spróbuj. No niby jesteśmy na miejscu, ale nie widzimy żadnych hopeczek. No i pojawiły się hopeczki. Ej, zajebiste są. Ogie. Mega, kozak. O kurde. Ale sztos. Oho. To chyba nigdy nie byłem na takim drift parku. Skręcamy rowerki, jeszcze mieliśmy uberowóz u siebie. Kto hamuje, ten przegrywa. Też musisz się nauczyć bez kabla jeździć. Nie słuchajcie Guvera, bo powiedział mi tak: zjedź sobie, weź rozpęd od końca i lecisz to mniejsze wybicie, tylko musisz korbować do samego końca, nie? Sorry. Ja mówię spoko i ląduję na samym dole. Ale musisz mocno w górę bić, stary. Stary, taki rozpęd to do dwóch flipów, nie? Poważnie. O. No jednak jedna korba wystarczy. Ja korbię do końca, no i w górę mocno biję. To też inaczej, nie? Ale zakurzył! Jak teraz było dobrze? Jakby wybicie było jeszcze 2 metry bliżej, to wtedy mógłbym dać 3 korby. Ja daję 3. Ja mam wolniejszy rower. Dobra. Lecisz? No. Dobra. No. Leci. Te bez chęci. Bez owijania, nie? Te chęci. Śmiało! 2 korby i lecisz. Na chillu, nie? Dobra, Malfoy będzie leciał stoliki. Jojo. Dugan będzie leciał treningówkę. Dugan pozdrawiam wszystkich. Jak oceniasz? Luzik, powiem wam. Przyjeżdżajcie, latajcie, bo jest zajebiście. Słabo, te stoliki są naprawdę ulane. A lecisz tą po lewej stronie, tą hopę? Tak. To dobrze. Trzy. Dawaj. Adrenalin. Dawaj. Nie, za mało. Poleciał. Dobrze. Za pierwszym razem. Ładnie było. Spoko. Mega. Ciach. Jo. Przykurzone. Idealna była. 1081 pula w życiu. Nie, ja obstawiam, że wywali się, ale że zakręci pełną, nie? O nie! Żyjesz? Kurwa, mam piasek. Ej, zabrakło ci szczerze 90, nie? 90, musisz trzymać. Jo! Ziomeczek, który ma 15 lat z Jeleniej Góry i robi jako drugi w Polsce, próbuje 1080, także patrzcie. Dawaj! Raz, dwa. O nie.
głowa? Amortyzowała upadek. Ale żyjesz, spoko. No to już nie są przelewki, nie? Ogólnie rower się w takich sytuacjach sam maluje, jak widzicie. Ale ty jesteś hardcore, bez ochroniaczy, nie? No właśnie, on nie ma w ogóle... Leci Dugan. Oj! Oj! Kurwa, żyjesz? Ja pierdolę. Czekaj, czekaj. Powoli. A, kurwa. Kulece, stary. Ja pierdolę. Jest wszystko? Tak. Czekaj, daj. Weź sobie usiądź, odpuść, odpuść sobie. O kurwa. Już chłopie. Jazda w kasku nie boli. Jak widzicie, chyba to trochę uratowało mu. Co? Gdzie masz kask? I zostawiłem w domu, a co? Młodzi lecą. O, ładnie. Niczym moja mama zasuwa mopem w kuchni. Spoko. Napierdzielamy taki triczek, który zrobiłem dwa razy w życiu. Jeden 3 lata temu, a drugi raz zrobiłem chyba 2 miesiące temu w Karwinie. Mam to na Instagramie, co możecie obczaić. A teraz robimy na dirciku, nie? O, jest teraz dobrze. Jaj. Tutaj kolega widzimy, że nie złapał lewej nogi do pedała. Musi nauczyć się łapać w pedały. Oj, zawinęło. Piękny wodę mamy. Nie namaczam to. Teraz będzie lepiej. No kurde. Kurde, facet ty. A co chcesz nagrać, Malfoy? Wszystko. Czyli co, jakie masz plany? Żeby zrobić Topogana. No. Może X-apek. Jak jakoś spróbuję tak zrobić. I tajer grała, nie? Tak, i tajer. No i spoko. Ale się odpaliłeś dzisiaj. Odpaliłem się niczym ogień. Zamrażarty. Nie whip. Ale czysto! Stary, to był najczystszy chyba w jego życiu, nie? Nie, jeszcze raz! Za wolno! A co zrobi flipu i pamówi, nie? Siedzi. Na przednie koło zrobiłeś, nie? Nie, to było zawietrzone, to był dziobak. To na dziobaka style. Robimy line'a z guwerem, 3 bar spin, dodał nuipa. Ale jest mniejszy, bo na tej większej jest strasznie ciężko. I mega wbija, bo jest sam piasek na lądowaniu. Guwer to kipa. Ogólnie to ja jeżdżę z nich wszystkich najlepiej, bo jestem najlepszy na świecie. Tylko że nie mam kasku ani ochroniaczy, a się niepotrzebnie będę łamał, nie? BMX w betoniarce, au! Teraz jadę pierwszy, bo ogół wertygat power. Musimy to zrobić, guwer, wiesz o tym? No wiem. Musimy. Jak nie zrobicie, to ja nie zakładam kawałek wybicia. Numer 10564.
kończąc tego vloga moją ostatnią glebą, przy której no dość ostro się wywaliłem. Żegnamy się tutaj z Malfoyem, także Żółwiczek, fajnie było poznać. Jest dobrze, dobrze robią, wszystko tak jest w porządku. Też tutaj z Duganem. Tak. No i my zawijamy Mandżur, lecimy już na Śląsk z tej całej Jeleniej Góry i z tego Zadupia. Nie, gdzie to jest? Gdzie jesteśmy chyba w Strzegomiu. Tak, w Strzegomiu. Także widzimy się w następnym vlogu. Elo, cześć. Co mają robić? Ja zawsze przysłaniam na koniec. Co mają robić? Łapki w górę, suby, komentarze. I dzwoneczek. Tak, i dzwoneczek, dobra. Siema, yo.